Witajcie. Dziś powytężamy swoje umysły w świecie samurajów, szogunów i wojowników. Zaczynamy od przyzwyczajenia oczu. Twój poziom to wiejska babulenka. Powodzenia? Oto 8 rabusiów ulicznych. Jeden różni się od pozostałych. Rozpoznaj go. Na dole miecz odlicza czas. Brawo. Tak, to ten z dwoma mieczami. Przechodzimy do kolejnej zagadki. Tym razem grupa 12 urwisów. Jeden z nich jest inny. Wskaż, który. Dokładnie tak, to ten uśmiechnięty. Witaj na poziomie podstawowym. Wspinasz się po drabinie umiejętności. Te dwa obrazki różnią się od siebie trzema szczegółami. W każdym rzędzie ukryty jest jeden szczegół. Zaczynamy szukać w rzędach od góry do dołu. Pamiętaj o czasie. Zaczynamy. Skoncentruj się. Czasu masz wystarczająco. Tak, ten długowłosy samuraj różni się okiem. Schodzimy do środkowego rzędu. Ciekawe, czy ten kok stracił w walce, czy u fryzjera. Czas na ostatni rządek i ostatni szczegół tej rozgrywce. Ten miecz na prawym obrazku jest zdecydowanie krótszy. Jak ci poszło w tym zadaniu? Przechodzimy do kolejnego. Skoncentruj się. Te dwa obrazki różni tylko jeden szczegół. Wstążeczka została znaleziona jeszcze pewnie przed upływem czasu. Ale to poziom podstawowy, zaraz przejdziemy na kolejny. Jeszcze tylko jedna mała zagadka. Przełóż jeden sztylet tak, aby równanie się zgadzało. Powodzenia. Trzy plus dwa równa się 5. Czas na wyższy poziom. Ten poziom rozpoczynamy od odszukania jednego szczegółu różniącego dwa obrazki. Tak, chodzi o ten kosmyk włosów. A teraz kolejna łamigłówka. Oto 5 wojowników trzymających miecze. Jeden z nich różni się od pozostałych. Wskaż go w wyznaczonym czasie. Ta rękojeść miecza jest zdecydowanie dłuższa niż pozostałe. Przechodzimy dalej. Każdy rządek skrywa jeden unikalny szczegół różniący obrazki. Startujemy od góry. Powodzenia w szukaniu. Czy znalezienie czerwonych butów było dla ciebie trudne? Schodzimy piętro niżej i pełna koncentracja.
Taki krótki miecz od razu wygląda na mniej groźnie. Został nam ostatni rządek, a tam tylko jedna różnica. Dokładnie tak. Chodzi o ten troczek czy tasiemkę przy hełmie. Teraz zadanie matematyczne. Przypatrz się na to równanie. Czy umiesz przesunąć tylko jeden miecz, tak aby równanie było prawidłowe? Dwa plus cztery równa się sześć. To poprawny wynik. Czas na wyższy poziom. Zostajesz padawanem. Tu już nie będzie lekko. Twoja pierwsza misja to odgadnąć, gdzie znajduje się kulka. Podążaj wzrokiem za miseczką z kulką. Udało się? Jeśli tak, to przechodzimy do kolejnego zadania. Oto 16 rozbójników. Jeden odróżnia się od pozostałych. Wytrop go i pamiętaj o czasie. Powodzenia. Zdradziło go dziwne uczesanie. Teraz przed sobą masz dwa obrazki, które różnią się dwoma szczegółami. Masz tak dobry wzrok, że odnajdziesz je? Nic nie mówię. Wyczuwam pełną koncentrację na zadaniu. Tak jest, po prawej stronie brakuje tego czerwonego znaczka i but zmienił kolor. Jak poszło? Teraz czas na znalezienie czterech różnic. W każdym rządku obrazki po lewo i po prawo różnią się jednym szczegółem. Tradycyjnie zaczynamy od góry. Znowu fryzura. Schodzimy piętro niżej. Oko zamknięte, oko otwarte. Ciekawe, jak ci pójdzie piętro niżej. A tu odwrócona głowa. Schodzimy do ostatniego rzędu, tam czeka na nas ostatni szczegół w tym zadaniu. Brawo! Dokładnie chodziło o ten odwrócony troczek. Masz dobre oko. A czy poradzisz sobie z tym równaniem? Przełóż jeden miecz tak, aby równanie było prawidłowe. Masz sporo czasu. Skoncentruj się.
To było ostatnie zadanie na tym poziomie. Przechodzisz na poziom zaawansowany. Tu żarty się skończyły. Oto poziom ninja. Oto szkoła ninja. Te dwa obrazki różnią się trzema szczegółami. Rozpoznaj je. Pełna koncentracja nad zadaniem. Liście zmieniły kolor, któryś ninja wrzucił piłkę do wody i gdzieś zapodziała się jedna z wieżyczek. Kolejne zadanie przed nami. W szeregi ninja przedostał się obcy. Musisz go wytropić. Jest gdzieś w tłumie. Znaleziony. Zdradził go ten podstępny wzrok. A teraz karciana rozgrywka. Karta, którą musisz śledzić, to ninja. Następne zadanie również dotyczy kart. Pewnie już porównujesz obrazki. Do znalezienia masz trzy różnice. Do dzieła. Jak ci idzie? Masz jeszcze bardzo dużo czasu. Skuteczność ukryta jest w koncentracji. Oto trzy szukane różnice. To zadanie kończyło poziom. Wspinasz się wyżej. Witaj na poziomie mistrzowskim. Poziom rozpoczyna dobrze ci już znana gra matematyczna. Przesuń jeden miecz, aby równanie było prawdziwe. Tak jest. 8 minus 3 równa się 5. Inaczej być nie może. Kolejne zadanie będzie dotyczyć masek, a raczej szczegółów ukrytych wśród nich. Szukamy czterech szczegółów różniących obrazki po lewo i po prawo. Każdy rządek ma ukrytą jedną różnicę. Startujemy tradycyjnie od góry. Ta maska różni się okiem. Drugi rządek z maskami już czeka. Powodzenia. Jeden z rogów zagięty jest w przeciwnym kierunku. Przed nami kolejne piętro. Tu mamy różnicę w uzębieniu. Schodzimy na sam dół i szukamy ostatniego szczegółu.
Zadanie z maskami zakończone. Jako szogun czasem musisz popatrzeć na swoje miasto. A tu jedna różnica w obrazkach. Czy już dostrzegasz? Tak jest. Jeden dom jest zdecydowanie niższy. Przed nami poprzedni szogun na swoim ulubionym malunku. Są tu jednak trzy różnice. Znajdziesz je? Znalezienie nawet dwóch z trzech różnic świadczy o twoim znakomitym wzroku. Czy udało ci się odszukać wszystkie różnice? Lecimy dalej. Czas na zadanie z kartami. Podobnie jak poprzednio, wskaż, gdzie jest ninja. Jeszcze przez chwilę pozostaniemy w tematyce kart. Te dwa obrazki różni tylko jeden szczegół. Czas start. Połowa czasu za nami. Pamiętaj o koncentracji. To ostatnie zadanie na tym poziomie. Niebawem następny poziom. Ale najpierw znajdź tą różnicę. Tak jest, odwrócony znaczek. Witaj na poziomie dla ekspertów. Weź głęboki oddech i startujemy. Tu zaczynają się poważne zadania. Trzy szczegóły różnią te obrazki. Znalezienie dwóch to już mistrzostwo. Pamiętaj o czasie. Nic nie mówię, żeby ci nie przeszkadzać. Wyczuwam pełne skupienie. Nie chcę cię stresować. Została 1/3 czasu. Tych szczegółów szukaliśmy. Czas na kolejne zadanie. Tu podobnie jak w poprzednim zadaniu ukryte są trzy szczegóły różniące te dwa obrazki. Chwila koncentracji i startujemy z poszukiwaniami. Poziom trudności jest bardzo wysoki. Kwiatek, włosy i nadruk na szarfie. Oto trzy szczegóły, których szukaliśmy. Czas na ostatni obrazek na ostatnim poziomie. Ponownie szukamy trzech szczegółów. To zadanie dla najlepszych.
Znalezienie dwóch z trzech to dowód na twój doskonały wzrok. Te szczegóły były szukane. Dotarliśmy do samego końca. Pochwalcie się w komentarzach swoimi wynikami. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do zobaczenia przy kolejnej łamigłówce. Twórczego dnia.